Witajcie, witajcie w Supporters Podcast. Ja nazywam się Adam Dąbowski, a moim gościem jest Mateusz Jabłoński. Cześć Mateuszu. Cześć Adam, witam Was wszystkich. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy z Mateuszem o stawianiu granic i przekraczaniu ich. Mateusz jest idealną osobą do tego tematu i z perspektywy i jego osobistych doświadczeń życiowo-zawodowych, jak i ponieważ pracuje jako terapeuta, coach, doradca psychologiczny właśnie z perspektywy doświadczeń gabinetowych. Mateusz jest z jednej strony absolwentem naszej szkoły terapii coachingu w metodzie Change Value Process, z drugiej strony wkrótce już psychologiem, bo ostatnia prosta i zaraz będzie się certyfikował, bo kończy proces certyfikacyjny na terapeutę, więc można już go prawie nazywać terapeutą psychologiem, ale jeszcze kończy proces certyfikacyjny, natomiast ma już setki godzin gabinetowych doświadczeń z klientami i jako coach w roli rozwojowej, jak i terapeuta z najtrudniejszymi sytuacjami. Także nie mogę się doczekać naszej dzisiejszej rozmowy. No i zacznijmy od Twoich własnych doświadczeń osobistych. Jesteś samotnie wychowującym tatą, dlatego że potrzebowałeś rozstać się, musiałeś rozstać się z partnerką, z którą wytworzyła się toksyczna relacja. Jak do tego doszło, jak sobie z tym poradziłeś i czego my możemy się nauczyć z Twoich doświadczeń? Więc okej, zacznę od początku. Jak do tego doszło? No, w początkowej fazie tej relacji, znaczy związku, w której powiedzmy nazwę ją początkową, a gdzie zaczynało docierać do mnie, zaczęło dotykać mnie powiedzmy pewna toksyczność, no to pojawił się całkowity brak spontaniczności. Ja dopiero zauważyłem to po dłuższym czasie, lecz analizując całą tą relację, właśnie moment, w którym u mnie wzbudziła się ta świadomość, że coś tutaj jest nie tak, to pojawił się ten brak spontaniczności, że ja zacząłem łapać się na sytuacjach, w których nie zażartuję, nie zaproponuję czegoś, bo pojawia się obawa o czyjąś reakcję. Prawda? Czyli zaczęło to zabierać mi jakby taką cząstkę mnie, troszeczkę tej swobody. Później zaczęły pojawiać się kolejne etapy, czyli obwinianie, zastraszanie, czy tak zwana wiktymizacja, czyli stawianie siebie, mojej byłej partnerki w roli ofiary. Ja byłem zawsze osobą, która była za wszystko odpowiedzialna, niezależnie co się wydarzyło, w jaki sposób próbowałem rozmawiać czy nawiązać kontakt. To było robienie, czyli ja byłem ofiarą postawioną w roli oprawcy, niezależnie od tego, co się działo. Zawsze uwaga i odpowiedzialność zaczynała spadać na mnie, przez co ja zaczynałem po prostu obawiać się o swoje myśli, o swoje przekonania, zacząłem je podważać, zacząłem w pewnym momencie jakby sabotować samego siebie. Czy to, co robię, czy to, co dążę, bo to było to, w którym rozwijałem się zawodowo, otworzyłem pierwszy raz firmę, działałem w tamtym czasie w branży sportu walki, wykorzystywałem jakby swój taki entuzjazm, to przekonanie od swojej intuicji, że po prostu idź w to, rób to, to się uda. I doszedłem do momentu, w którym zacząłem podważać siebie, nawet w momencie, w którym jeszcze niedawno czułem się bardzo jakby pewien i przekonany, że niezależnie co mi się pojawi, jakie wyzwanie na tej drodze, ja sobie z tym poradzę, bo miałem plan, miałem wizję, miałem zacięcie, miałem po prostu wszystkie zasoby do tego, żeby zrealizować swój cel, ale przestałem wierzyć w siebie i przestałem jakby szanować swoje decyzje. Czyli zamiast wsparcia otrzymywałeś podcinanie, można powiedzieć, rzucanie kłód pod nogi, ale jak odróżnić i skąd wtedy wiedziałeś, albo później wiedziałeś, że to nie jest racjonalne patrzenie partnerki, które mówi hej, hej, nie buję w obłokach, nie przesadzaj, stawaj twardo na ziemi, nie bądź marzycielem, który zaraz, nie bądź karem, który zaraz spadnie. Skąd mamy wiedzieć, że to nie było racjonalne po prostu podejście, które miało cię chronić, a było faktyczne toksyczne, niszczące? Wiesz co, różnica jest zasadnicza, bo jeśli nawet gdzieś wybiegamy swoją wyobraźnią i ktoś ma inną perspektywę i widzi, no to jest w stanie w konstruktywny sposób ci to przekazać. No w zdrowej relacji wygląda to w ten sposób, że okej, Mateusz, fajną masz wizję, fajny masz cel, lecz no jednak no to nie jest w danej chwili osiągalne. A niezależnie o tym, co i w jaki sposób mówiłem, to było bagatelizowane, generalizowane, że ja i tak mam gorzej. Nieważne, z czym ty się mierzysz, to ja mam gorzej, ponieważ X, Y, Z. Prawda? Czyli to było, niezależnie co, to było przerzucanie jakby, że twoja jest wina, a ja jestem biedna, tak? Tak.
Czyli przepuszczanie przez siebie, cały czas taki egocentryzm przepuszczania przez siebie, tak? I no, wzbudzanie tego poczucia odpowiedzialności, w którym to był okres, w którym ja pracowałem, utrzymywałem rodzinę, moja była partnerka, miała zajmować się domem i wtedy małym synkiem. I ja wychodząc do pracy, ja nie mogłem się na niej skupić, bo u mnie w głowie cały czas było poczucie odpowiedzialności, czy ona sobie poradzi z dzieckiem, czy posprząta, czy ugotuje, czy cokolwiek innego zrobi, bo cały czas po prostu słuchałem, że ja jakby w tym nie uczestniczę i ona sobie nie da rady. Prawda? Niezależnie od tego, jakie były formy pomocy proponowane, każda była nieodpowiednią, nie było żadnego środka, który mógłby tutaj zadziałać. Czy pomocy bliskich, rodziców, wsparcia, zrezygnowania z jakiejś mojej części zadań, żadna z tych opcji nie wchodziła w grę, więc niezależnie czy powiedziałem A, no to miało być B, czy powiedziałem białe, to miało być czarne, no to zmieniłem na czarne, no to jednak białe. I wszystko kręciło się jakby w takim po prostu z negatywnej spirali, niezależnie od tego, co powiedziałem, to jakby pogarszało moją sytuację. Dam prosty przykład. To jest tak, ciebie nie ma ciągle w domu, bo dużo pracujesz. Tak, pracuję, żeby żyło nam się dobrze. Zrezygnowałem z czegoś, no to siedzisz w domu, to ale nie zarabiamy, nie możemy sobie pozwolić, jest ciężko. Prawda? I niezależnie od decyzji, którą podejmiesz, którą podejmowałem, zawsze słyszałem słowa krytyki, nie było tam wsparcia, tylko że to jest jednak błędne i złe rozwiązanie. Czyli ciągły atak z jednej strony, z drugiej strony ciągłe instalowanie poczucia winy i przeinaczanie rzeczywistości. To są te bardzo charakterystyczne aspekty, rzeczy, które wytwarzają toksyczną relację. I teraz w którym ile trwał proces uświadamiania sobie tego momentu, że tak już dłużej być nie może, że trzeba to przerwać, w szczególności, że no, nie ułatwiała sytuacja taka, że byłeś tą osobą, która utrzymuje rodzinę i jak i mieliście dziecko. Więc jak do tego dojrzewałeś i w którym momencie nastąpił ten moment dość? Kilka lat. To trwało kilka lat od momentu, w którym doszły do mnie pierwsze sygnały, że ta relacja zaczyna mnie wyniszczać, ja przestaję się czuć ze sobą dobrze i w porządku i każda moja próba zmiany, ratowania czy wyprowadzania tego po prostu jest spisywana na straty, nie ma inicjatywy z drugiej strony, tylko pogłębianie jakby jeszcze bardziej problemu, że dodatkowo obwinianie, że albo ja ten problem wymyśliłem, albo że zwróciłem na niego uwagę, a nie powinniśmy, bo jak o tym nie rozmawiamy i udajemy, że tego nie ma, no to problem nie istnieje, prawda? A to jest no, zamiatanie pod dywan, czy wrzucanie brudnych ubrań do szafy. One tam po prostu są prędzej czy później wypadną, tylko wiadomo, jaki może być tego skutek. I docierało to do mnie, dotarło do mnie to po dłuższym czasie. I moment, w którym powiedziałem dość, to była sytuacja, w której po prostu już no, pewne zachowanie mojej byłej partnerki, jeśli chodzi o impulsywność, wybuchanie, ciskanie emocjami, zaczęły przechodzić na mojego syna. Czyli mój syn dostawał jakby wybuchy, miał takie wybuchy histerii emocjonalne, które nie wiadomo, nie miało jakby tak powiedzmy jakiejś takiej konkretnej przyczyny. Potrafił płakać bardzo mocno, drapać się, no już dochodziło do takich sytuacji, gdzie on do tego stopnia nie radził sobie z tymi emocjami, że potrafił po prostu podrapać sobie ręce, szczypać się, wyrywać włosy. No i to był dla mnie sygnał, że okej, tu jest stop, bo jeśli chodzi o mnie, jestem w miarę dojrzałą już osobą świadomą, że jestem w stanie, będę w stanie z tego wyjść i sobie to przepracować, ale ten proces związany z przepracowaniem sobie tego małego dziecka będzie o wiele dłuższy i będą te konsekwencje o wiele cięższe. I wtedy. A czy te doświadczenia, które synek zaczął mieć, czy to był wynik według ciebie waszych kłótni, tego, że nie wiem, zaczęliście rzucać sobie do gardeł, czy tego, co on wyczuwał, może powiedzieć, na odległość, bo nie było napięcia takiego zewnętrznego, oficjalnego w domu, czy jakichś zachowań twoich, czy partnerki? Z czego wynikało to? To wynikało z tego, że od mojej byłej partnerki rezonowały strasznie takie negatywne emocje, bardzo taka stresogenna jakby atmosfera.
I to na przykład było związane też z tym, że ona cierpiała na syndromie, powiedzmy, była dzieckiem DDA, tak to nazwę najprościej, czyli wychowała się w rodzinie z problemem alkoholowym. I tam, gdzie ktoś był przyzwyczajony regularnie do, powiedzmy, przyjścia czy rodzinnej awantury wybuchu takiej osoby, jeśli przez dłuższy czas to się nie wydarzyło, gdzie całe życie, powiedzmy, całe dzieciństwo było przyzwyczajone do regularności powrotu, powiedzmy, taty pod wpływem, który będzie się zachowywał w dany sposób, no i było to przyzwyczajenie, że to będzie raz na tydzień, raz na dwa, jest ta częstotliwość. Jeśli to się nie wydarzyło, powiedzmy, w tym określonym czasie, no to zaczynało się czuć stres, niepewność, że coś jest nie tak. Już działamy poza schematem, do którego się przyzwyczaiłam. I to zostało to przeniesione na naszą relację. Ponieważ tym bardziej ja byłem spokojny, tym dłużej, tym były większe prowokacje ze strony mojej byłej partnerki do tego, żeby sprowokować jakiekolwiek kłótnie. Jeśli nie było, no to już dochodziło do takich dosłownych prowokacji. Czasami nawet już podczas rozmowy było szczypnięcie, szarpnięcie po to, żeby te emocje wyzwolić. I to jakby przychodziło na mojego syna, kiedy ktoś chodził już cały, powiedzmy, napięty, taki jakby wyczulony, prawda? I to często się mówi, że ktoś chodzi po prostu, jest taki elektryczny, to jest takie powiedzenie, no to przebywając mój syn większość czasu, wtedy w tamtym okresie z moją byłą partnerką, no to też na niego, powiedzmy, ten niepokój, stres, to napięcie przychodziło. Tylko że dziecko nie wiedziało, jaka jest przyczyna, nie wiedziało, jak sobie z tym poradzić, więc no gdzieś to zaczynało znaleźć ujście. Więc mój syn wtedy zaczął korzystać na moją prośbę z pomocy psychologa, jeśli chodzi o radzenie sobie z emocjami, o rozmowę, świadomość, czym są emocje i jakie to są emocje, i w jaki sposób o nich mówić, w jaki sposób sobie z tym radzić, prawda? Więc to był pierwszy taki etap. No już kolejny etap, no to doszło do sytuacji, w której doszło na oczach syna po prostu do kontaktu bezpośredniego. Byłem obrzucony rzeczami, czy też uderzony w ramię przez moją byłą partnerkę, czyli doszło już do takiej fizycznej przemocy na oczach mojego syna, no i to był ewidentny koniec, kiedy ja powiedziałem, że okej, okay, no tutaj albo walczę o siebie i o syna, albo... Jest, miał 4 lat? Miał 4 lata. To było, miał 4 lata. I to już była sytuacja, która postawiła kropkę nad i, ponieważ no już moment, w którym powiedziałem, był po mojej powiedzeniu decyzji odnośnie rozstania, że jednak tutaj się nic nie zmieni, ponieważ no było kilka lat prób, próśb, czy pójścia po wsparcie do terapii par, czy może podjęcie przez moją partnerkę wtedy po prostu jakiejś terapii, czy uzyskania wsparcia od psychologów, żeby w jakiś sposób sobie z tym poradziła, żeby wzięła to wsparcie. No to się kończyło wszystko na krótszą metę, było kilka wizyt, poczucie, że jest ok, że jest lepiej, no to pierwsze, powiedzmy, uwolnienie się czy zrzucenie tego pierwszego ciężaru, włączona farmakologia, pierwszy sygnał, że jest ok, odstawianie leków na własną rękę, rzucanie terapii i koło się powtórzyło. No i po kilku takich cyklach podjąłem decyzję, że jednak po prostu się wyprowadzam, a syn wtedy przebywał tak czy siak, już tylko 4-latek był, wymienialiśmy się opieką, był w dużej mierze ze mną i już właśnie po oddzielnym zamieszkaniu, kiedy przyjechała odebrać syna, właśnie doszło do tego incydentu, tej przemocy, no i wtedy już stwierdziłem, że no muszę podjąć radykalne kroki, skoro prośby i jakieś tam ukazanie wsparcia nie zadziałało. No i skończyło się to po prostu zamienieniem odpowiednich służb państwowych w związku z przemocą wobec mnie przy dziecku. I poszła po prostu cała procedura, prawda? No bo jednak postawiłem sobie, że no ja bym sobie z tym poradził, mógłbym po prostu ją wziąć, wyprosić, wyrzucić, ale to, co widzi mój syn, to co on przeżył, bo niekoniecznie rozumie. On być może tej sytuacji nie pamięta, że miał miejsce incydent, mama obrzuciła tatę rzeczami, go popchnęła, ale pamięta, są w nim te emocje, ten stres, ta niepewność, ten niepokój, to wszystko w nim zostało, prawda? No i teraz dorastające dziecko jest, ma w sobie pewien ciężar, pewien balast, który trzeba zdjąć, prawda? No jest takie powiedzenie czasami, no w związku z tym, jak się nieraz widzi w internecie, kiedy rodzice robią dziwne, powiedzmy, dowcipy dzieciom, że to jest 5 minut śmiechu, 5 lat terapii, prawda? No i coś w tym jest, no i to jest podobna sytuacja. To jest, nie wiem, sytuacja miała 2-3 minuty, no i 2-3 lata. Mój syn będzie prawdopodobnie kiedyś musiał poświęcić na to, żeby sobie przepracować coś, co się na tym nałożyło.
Jaka jest sytuacja teraz? To znaczy, jak zadziałały służby, urząd? Czy spotkałeś się ze wsparciem? Czy było na zasadzie, panie, pana kobieta bije, pan sobie ten, to w drugą stronę zazwyczaj działa, pan nie wymyśla? Czy tutaj profesjonalnie dostaliście i dostałeś wsparcie? Jak to następowało? W pierwszej kolejności pierwszy krok, który wtedy poczyniłem, było założenie niebieskiej karty, czyli zgłoszenie tego do ośrodka pomocy rodzinom. Niebieska karta została założona, był nadzór kuratoryjny, mieliśmy pierwszą sprawę odnośnie ograniczenia opieki. Wtedy, w tamtym okresie moja była partnerka przyznała się do tego, że ma problemy, że zadeklarowała, że będzie się leczyć, będzie wsparcie, tylko żeby nie odbierać jej, nie ograniczać tych praw. No powiedzmy, umówiliśmy się, gdzieś tam doszło do ugody w sądzie, że jednak nie będę tego procedował dalej, jeśli chodzi o odebranie i ograniczenie tych praw, no bo tak naprawdę to nie było moją intencją. Moją intencją było to, żeby nie było narażone moje dziecko. Ja byłem w stanie postawić granicę, ale jednak, żeby no, była kobieta świadomą matką, że jednak to, co się dzieje ze mną, no, przechodzi na najbliższych, prawda? I ma negatywny wpływ. No i po tym incydencie doszło do sytuacji, w której, tak jak wspomniałem, no powiedzmy o 70-80% czasu syn przebywał ze mną, a po prostu wymieniliśmy się opieką. No i doszło do sytuacji, że z dnia na dzień dostałem informację, że moja była partnerka zmieniła miejsce zamieszkania, a uciekła z synem, zabrała syna. Została złożona sprawa przez nią na policję odnośnie prześladowania i znęcania się psychicznego. I że rzekomo ona się przede mną ukrywa. Więc to było takie działanie w efekcie. I w momencie, w którym ja zaczynałem prosić, czy szukać wsparcia, wzywać policję, gdzie jest mój syn, oczywiście jest luka prawna, która nie umożliwiła mi uzyskania informacji o tym, gdzie przebywa, w jakim jest stanie, ponieważ oboje mamy pełną opiekę, więc tak naprawdę ja równie dobrze mogłem ja to zrobić i moja była partnerka by się nie dowiedziała, ponieważ ma taką samą władzę rodzicielską jak ja. Jedynie dostałem informację, że jest cały i zdrowy i nie udzielą mi informacji ani rodzina, ani najbliżsi, powiedzmy znajomi, którzy gdzieś tam z nią blisko byli. Nikt nie chciał mi udzielić informacji o tym, co się dzieje. Zostały zablokowane wszystkie moje numery telefonu, Messenger, wszystkie social media, jedynie jak był kontakt przez chwilę drogą mailową i dotyczył tego, że jeśli ja prosiłem o informację dziecku, no to dostawałem zwrotkę odnośnie rozliczeń majątkowych. Tak mniej więcej to wyglądało. Nawiążę do tego, o czym powiedziałeś właśnie o zachowaniu służb. Tak, spotkałem się z czymś takim na komendzie, kiedy zgłaszałem pobicie i agresję wobec mnie, żeby móc założyć kartę. No to była pana kobieta bija, bo panie, no jak pan wygląda i tak dalej. Były takie teksty, więc ja wtedy zapytałem, czy reagowalibyście państwo, bo to było pani, ja wiecie, że jak gdyby tu przyszła kobieta, czy reagujecie w ten sam sposób? Czy to tylko wobec mnie są takie, powiedzmy, takie teksty? I dlaczego? No nie dostałem odpowiedzi, był spisany protokół. Więc nie miałem kontaktu ze swoim synem ponad 8 miesięcy w ogóle. Tydzień przed pierwszą sprawą, ponieważ no to było w czerwcu, to był przed ucieczka jej była w czerwcu, więc okres wakacyjny, więc wniosek o zabezpieczenie kontaktu, jakiejkolwiek procedura sądowa trwała wiele za długo, ponieważ wszyscy sędziowie, no to był okres urlopowy. Więc do pierwszej sprawy w ogóle doszło, do zabezpieczenia kontaktów doszło dopiero, pierwsza sprawa pojawiła się w listopadzie. I tydzień przed sprawą dostałem informację od mojej byłej partnerki, że mogę porozmawiać z synem na wideo. I wtedy pierwszy raz go zobaczyłem, sąd zabezpieczył kontakty na opiekę naprzemienną w lutym i od lutego dopiero miałem kontakt z synem i on na chwilę obecną jest tak, że jest 2 tygodnie ze mną, 2 tygodnie jeszcze z byłą partnerką. Cały czas jestem, powiedzmy, już na ostatniej prostej tego, żeby synek był ze mną na stałe. Więc tak aktualnie to wygląda. W międzyczasie no, była sprawa, no tutaj już chyba raczej o całym przebiegu procedury i o całej tej procedurze nie ma sensu aż tak się wgłębiać, aczkolwiek no, sędzia jest obiektywny. Więc no, ja mając nastawienie, czy słuchając wielu historii, gdzie po prostu
jest, powiedzmy, było swego czasu takie stereotypowe podejście, że lepsza, najgorsza matka niż najlepszy ojciec, i bardzo często po takich sytuacjach, zwłaszcza jeśli dojdzie do alienacji w związku, no to jest jedna krótka prosta do tego, żeby sąd po prostu potwierdził, że jak już tyle było dziecko przy matce, to niech będzie i koniec, nie są brani pod uwagę. No tutaj jednak ta sprawa obrała troszeczkę inny kierunek. Więc no, spotykałem się z różnymi sytuacjami. Dwa, że też prosiłem o miejsce przebywania dziecka. Dochodziło do sytuacji, w których nie dostałem informacji i dostawałem czasami wiadomości w odpowiedziach mailowych, że gdybyś chciał, to byś wiedział, gdzie dziecko przybywa, byś się dowiedział, byś pojechał, sprawdził. No, była to prowokacja związana z tym, że w odwecie za tą niebieską kartę zostało złożone zawiadomienie, że rzekomo znęcam się psychicznie, czy byłem przemocowcem. No, ta sprawa po prostu została umorzona, a to były prowokacje do tego, żebym pojeździł po jej rodzinie, powiedzmy, i szukał, u kogo konkretnie się zatrzymał, po to, żeby mieć właśnie pretekst i argument do tego, żeby potwierdzić tą tezę, która została przedstawiona w tym zawiadomieniu, bo też w mailach dostawałem zawsze tą samą treść, tam było kopiuj w klej, przestań mnie prześladować, przestań się nad nami znęcać, daj nam spokój. Te trzy zdania były po prostu kopiuj w klej w każdej wiadomości. Tak, prawda? Jakby jakaś przyjaciółka czy przyjaciel doradził, rób tak, będziesz zbierała w ten sposób pseudodowody. I teraz powiedz, łącząc to niezwykle trudne doświadczenie wieloletnie z całą wiedzą terapeutyczno-psychologiczną, bo tak jak wspomnieliśmy, za chwilkę domkniesz proces certyfikacyjny, oficjalnie jesteś terapeutą, domkniesz proces certyfikacyjny, jesteś oficjalnie psychologiem, masz setki godzin już pracy gabinetowej z osobami, prowadzisz też już od dłuższego czasu w klubie CVP zajęcia właśnie z radzenia sobie z toksycznymi relacjami, grupowe warsztaty, czyli ogrom doświadczenia pracy z ludźmi, ogrom doświadczenia własnego. I teraz gdyby podsumować to całe doświadczenie w kontekście dzisiejszego naszego tematu przewodniego, stawienia granic, przekraczania granic, to może powiedzieć, co pozwoliło ci tutaj, może powiedzieć, postawić granice, czy stawiać granice, żeby zawalczyć o to, co dla ciebie ważne, o siebie, o dziecko, jednocześnie przekroczyć być może pewne granice, które pozwalają ci być tu, gdzie jesteś, nie rozsypać się, tylko iść swoją drogą. No to pierwsza rzecz to jest to, że zdałem sobie sprawę, czym ja tak naprawdę żyję. Że wracając, idąc do pracy, żyłem jeszcze, powiedzmy, atmosferą, sytuacją w domu, martwiąc się, czy niosąc jakiś ciężar, a po kilku godzinach, powiedzmy po godzinie, po dwóch, chodziłem w rytm pracy, gdzie powinienem być pełen energii, pracując, rozwijając swoją firmę wtedy, a już godzinę czy dwie przed powrotem do domu, te myśli wracały, bo pojawiało się, co będzie dalej, co znowu dzisiaj się wydarzy. I zastanowiłem się wtedy, ile samego mnie jest w moim życiu, gdzie jest jakakolwiek energia, dlaczego ja się nie cieszę z tego, co robię. Ja teraz straciłem całkowitą spontaniczność i zacząłem się zastanawiać, jak ja w takim stanie mam być autorytetem czy jakimś wyznacznikiem dla swojego dziecka. Bo nie ma znaczenia, co ja bym mógł mu powiedzieć, synu, powinieneś postąpić tak, tak nie postępuj, to jest lepsze, to jest gorsze, albo trzymaj się, nie wiem, wierz w siebie, będąc przygnębionym, zrezygnowanym. Bo on zignoruje to, co ja powiem, tylko będzie powielał moje zachowania, będzie wyznaczał mnie jako autorytet. I teraz ja się zastanowiłem się, w jaki sposób ja mam wychować mojego syna na świadomego mężczyznę, który będzie wartościowy, z wysoką samooceną, który będzie szanował siebie, jeśli sam taki nie będę. Jeśli ja mu nie pokażę w tym momencie, że no niezależnie, że to jest czy jego mama, moja partnerka, narzeczona, czy być może potencjalnie wtedy przyszła żona, że skoro ja siebie nie postawię na pierwszym miejscu, to co on zrobi? Jeśli weźmy ten sam przykład, co zrobi on później? Skoro bierze przykład, powiedzmy, będzie miał wzorzec mamy, która nie potrafi radzić sobie z pewnymi problemami albo radzi sobie w sposób nieodpowiedni, i z drugiej strony wzorzec ojca, który stawia wszystko inne nie siebie, i zastanowiłem się wtedy na tyle, ile byłem świadomy, co on z tego ulepi i jaki on wizerunek siebie, dorosłego, zaczerpnie z naszych wzorców.
I to było jednym z takich wniosków, które skłoniły mnie, ok, no ja muszę pokazać, że niezależnie jaka jest ciężka sytuacja, trzeba dbać o siebie i w drugiej kolejności o innych. W samolotach też jest powiedziane, że najpierw rodzic zakłada maskę, później ratuje dziecko, żeby móc je po prostu uratować, trzeba zadbać o siebie. I to jest taka bardzo prosta, zabawna wręcz analogia, prawda, no porównujemy dwie sytuacje, ale no, tym się wtedy posłużyłem, to do mnie dotarło, że ja muszę zadbać o siebie, jeśli ja będę szczęśliwą osobą realizującą się, pokazującą mu, że z każdym niepowodzeniem jesteśmy sobie w stanie poradzić, człowiek jest, nie ma rzeczy, nie ma problemów, z którymi nie da się sobie poradzić, że problemy to są tylko sytuacje, które wymagają odpowiedniego rozwiązania i z takim nastawieniem zawsze je znajdziesz, prędzej czy później, no to jednak warto po prostu przejść przez co przeszedłem po to, żeby pokazać, że jednak się da i można zawalczyć w siebie w każdym momencie i na każdym etapie swojego życia. Czyli tutaj mamy niesamowicie trudną, ale ważną historię zawalczenia o siebie, zawalczenia o dobro dziecka, a jednocześnie druga część twojego życia jest związana z sztukami walk, sensu stricte. I gdybyśmy ten obszar teraz przeskoczyli. Skąd się to wzięło? Bo z tego, co wiem, to walczyłeś sam, później zacząłeś działać w tym biznesie, a później to zapauzowałeś, żeby pójść w kierunku obecnym, czyli psychologiczno-terapeutyczno-coachingowym. No ale właśnie, jaka tutaj jest twoja historia? Co tutaj jest ważnego w tej części twojego życia, z twojej perspektywy? A to już przekraczanie granic, tak bym powiedział. Dlatego, że no dla mnie każdy trening, no trenowałem łącznie, spędziłem na macie regularnie trenując, no gdzieś tam wyłączając obszary pauzy z powodu kontuzji, no to każdy trening był przekraczaniem granicy dla mnie, swojej, popychanie siebie. Ja kiedyś zmagałem się, powiedzmy, z niską samooceną, z brakiem pewności siebie. Ja nawet w telewizji, oglądając walki bokserskie czy walki MMA, ja czułem stres w momencie, kiedy widziałem ważenie, jak oni stoją się mierzą wzrokiem. To elektryczne spojrzenie. Jezu, jak to tak można? Już tutaj już się czułem obawę. I nie mówiąc później, gdzie wchodzą ci goście, tłuką się po prostu na przykład po gębach, brzydko powiedzieć, po prostu walczą, tak? I doszło do takiego momentu w moim życiu, że kiedyś powiedziałem, a po prostu pójdę. Pójdziesz, spróbujesz, zobaczysz. No i wyśmiałem samego siebie. No i zaledwie kilka miesięcy później, długo to dojrzewało też, poszedłem na pierwszy trening. I to była totalna masakra. Półtorej godziny po prostu strasznie ciężkiej pracy. Pół godziny to było bieganie, gdzie już w połowie rozgrzewki się zatrzymywałem, wiesz, już prawie stan przedzawałowy i tak dalej, i tak dalej. Nie, jeszcze biegamy, to jeszcze będzie kopanie, bicie, w ogóle, wiesz, zapasy. Jeju, Boże, gdzie ja poszedłem, co ja zrobiłem? Ale wiesz, minęło te półtorej godziny, na takiej dużej adrenalinie, pamiętam, zrobiłem ten trening. Ja się nie skupiałem wtedy w ogóle na tej technice, tylko żeby tam przetrwać. Pamiętam, wróciłem, siadłem do swojego, wyszedłem z szatni, wyszedłem z klubu, poszedłem na przystanek, żeby wrócić do domu, jeszcze nie jeździłem samochodem. I mówię, jajku, ja to zrobiłem, zrobiłeś to. I wow. Ja chcę jeszcze, po prostu ja chcę jeszcze poczuć to taką wolność, że wiesz, taki ciężar, że ten, powiedzmy, wiesz, taka przestrzeń, w której się zamknąłem, byłem takim tym małym, wtedy później sobie wyobraziłem taką małą istotą, słabą, że ty to przebrnąłeś. Każdy mój trening to było przepychanie, wiesz, tej takiej granicy, że bałeś się w ogóle pójść nam, teraz jest. Nie, teraz bałeś się komuś uderzyć, teraz komuś oddać na treningu, bo bardzo wiele osób ma takich, wiesz, które nigdy wcześniej nie trenowało sportu walki, że okej, dobra, walczymy, nakładam rękawice, masz opór przed oddaniem, nie? Naprawdę. I dużo osób się z tym zmagało. Ja miałem to samo, że ktoś mnie bił, mówię, kurde, wiesz, wewnętrznie mówię, ty taki, siaki, ale ręce się blokują, nie? Dopiero później robisz ten nawyk i później, dobra, oddałeś, zaatakowałeś. I każdy trening to był takim, wiesz, przekroczeniem pewnej mojej granicy i budowaniem siebie. I miałem ambicje sportowe, które legły, powiedzmy, w gruzach, ponieważ w przygotowaniu gdzieś tam do pierwszego startu do zawodów amatorskich, no, miałem zerwane więzadła w kolanie. Doznałem kontuzji podczas przygotowań, zostały więzadła zerwane, przeszedłem operację i niestety, gdyby to była jedna noga, no to jeszcze byłaby szansa, żebym postartował. Lecz zanim zająłem się sportami walki, też miałem wypadek na rowerze, gdzie w lewej nodze wtedy straciłem więzadła krzyżowe, miałem operację, mam wkładki tytanowe. Prawa noga mi poszła już na MMA, która już
dyskwalifikowało mnie po prostu ze startu. Trener mi powiedział, że ja cię lubię, ale ja się nie podpiszę pod twoim kalectwem. Bo no tak. To, że ty tutaj masz sparingi i walczysz z kolegami, którzy biją się półzawodowo, zawodowo i wrzucamy sobie tempo, to oni wiedzą, że ja podniosę rękę stop i oni przerwą. Nie? Że coś ci w nogę się stanie, coś. Ja jestem w stanie to skontrolować, ale podczas walki mi tego nie będzie. Bo to jest ferwor, możesz dostać, zanim sędzia przerwie, jak ktoś po prostu. Ja nie czyli chcę. Tutaj się postawiło granicę, można powiedzieć. Tak. I teraz w jakim stopniu to był policzek taki, że czułeś, że odebrano ci coś, co mogło być twoją ścieżką, a na ile to było wkurzenie, ale na zasadzie okej, okay, spoko, to i tak nie wiązałem z tym wielkiej, wielkiej przyszłości. Jaki to był poziom wkurzenia, że tak powiem? Wiesz co, ja w tamtym momencie nie miałem takiej jasno zarysowanej wizji siebie, że ja, nie wiem, za 5 lat będę w KSW, w UFC, będę, wiesz, walczył o pas, tylko mnie to bardziej zdenerwowało, że, wiesz, zatrzymanie tej jakby ścieżki, którą zacząłem biec, że, wiesz, ja kilka lat temu bałem się przyjść na trening, a teraz myślę o tym, żeby wziąć udział w zawodach, że to mi, wiesz, wyłączy mnie jakby z przesuwania tej granicy. Tak. Ja byłem tam przyzwyczajony do tego, że budowanie siebie, co się przekładało później realnie, widziałem na wiele innych aspektów w moim życiu, nie? Że tu byłem w stanie spokojnie odpowiedzieć, byłem bardziej pewny siebie w rozmowie, tu byłem w stanie po prostu być bardziej asertywnym, bo sobie cały czas w głowie tłumaczyłem, co mi zrobisz, uderzysz mnie, tam mnie biło codziennie i nic mi nie jest, nie? Więc takie głupie było to, wiesz, pewnego rodzaju myślenie w mojej głowie, ale to pozwalało mi, wiesz, czuć się pewnie siebie. Nawet, wiesz, przed naszym podcastem, przed rozmową, wiesz, był taki stresik i zawsze, wiesz, moje standardowe takie, wiesz, wytłumaczenie. Już sobie przypominam właśnie jeden z cięższych treningów, gdzie tam się zwracało czasami do koszu na śmieci. I sobie pomyślałem, a nie będzie gorzej, jak tam, tu mi nikt nie da po buzi, nie? Więc mogę iść. Nie mów hop, nie mów hop, to jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy. No, wiesz, to już tak na odległość ciężej będzie, ale to jest takie, wiesz, moje już tak sobie tłumaczę wiele takich rzeczy, wiesz, że tam mam punkty odniesienia, gdzie naprawdę przechodziłem piekło i to zaraz mi, wiesz, polepsza samopoczucie, że nie będzie gorzej jak tam, nie? Tu cię nikt nie uderzy. Tu nie będziesz zwracał z wysiłku, nie będziesz, nie wiem, mógł wstać przez 2 minuty po wymagającym treningu czasami z maty, no nie? I to mnie tak budowało, że mam tym pomyślenie, jak ja idę, nie? Że jak będzie, nawet jak będzie tak samo źle jak tam, to i tak to przetrwałem, nie? To bardzo fajnie, to mi to też granice przesunęło, jeśli chodzi o takie poczucie pewności. I to bardziej mnie zabolało zabranie właśnie tego, że ja gdzieś dalej będę sobie to przesuwał, zobaczył, gdzie jest mój ten, powiedzmy, limit, niż zabranie jakiejś ambicji. Bo był moment wtedy takiego przepalenia, że ja przez kilka miesięcy trenowałem, ale nie przychodziłem tam do klubu. Odciąłem się od tego miejsca, prawda? Tam miałem bardzo zgranych kolegów, bardzo zgraną grupę w sekcji, z trenerem mieliśmy świetny kontakt, był przyjacielem przed i po treningu, w trakcie był terrorystą, bardzo wymagający, nie, tak nazywaliśmy go, terrorysta, naprawdę był bardzo wymagający, wiesz, nie było litości, trzeba było po prostu robić, praca, praca, praca. I to też było dla mnie bardzo cenną lekcją, że jak już się coś zaczyna, to trzeba skończyć. Nieważne jak, no po prostu jak już powiesz A, no to już musisz powiedzieć B, że albo się nie bierz w ogóle, jak mówię, albo w ogóle to nie przychodź, jak przychodź, to rób do końca. Nie? To jest taka jedna fajniejsza lekcja. Po prostu zmieniłem klub, zmieniłem otoczenie i po jakimś czasie wróciłem z powrotem do swojego miejsca i właśnie była taka rozmowa z trenerem, który powiedział dość fajne słowa, które właśnie były takie dla mnie natchnieniem. Bo ja wtedy mówiłem o tej ambicji, może nie określiłem na tyle precyzyjnie, co tutaj podczas naszej rozmowy, o co mi chodziło, że to było to przesuwanie granic, no bo to dopiero też po czasie zrozumiałem tą esencję tego i no gdzieś tam po prostu no wyżalałem się, że no jednak no chciałem wystartować, czy czegoś mi brakuje, że jednak to się zatrzymało, nie czuję się z tym dobrze, że już jakby czuję się przepalony, że nie chcę mi się tego robić. Właśnie on powiedział takie słowa, że no ale ty nie musisz walczyć, żeby się w tym spełnić. Ja z tym wyszedłem i takie było okej. No i od tego jakby się, wiesz, zaczęło. Zaczęło się kombinowanie, angażowanie się w tym sporcie. Też w międzyczasie wcześniej tam, powiedzmy, miałem... To jest fajnie, tak? Zanim się to kontynuował, to taka myśl mi wpadła, że coś, co wydaje się granicą i taką blokadą, tak naprawdę tym nie musi być. Bo ten koniec może być początkiem czegoś, ale na początku tego tak nie postrzegamy. I on to fajnie powiedział,
żeby się w tym spełniać, nie musisz walczyć, nie? I bardzo często jest tak, że dlatego wartością jest pójście na coaching czy na terapię, bo przegadanie czegoś z kimś, otrzymanie od specjalisty pytania, czy nawet sama autorefleksja może nam pokazywać, że coś, co nam się wydaje końcem świata, w ogóle tym końcem świata tak naprawdę nie jest. I u Ciebie mam wrażenie, że było tak przynajmniej dwa razy, znaczy w tym momencie, co teraz mówisz, później jak rozwijałeś ten biznes, który ponownie jakby musiałeś zamknąć, o czym zaraz pewnie opowiesz, ale który doprowadził Cię do dnia dzisiejszego, więc to są takie bardzo jasne przykłady, że koniec czegoś może być bardzo ważnym początkiem kolejnego. No i właśnie, ta Twoja przygoda biznesu wokół sztuk walk, na czym polegała? Ona polegała na tym, że zacząłem się angażować tutaj w różne lokalne projekty, które powstawały, czy powiedzmy zrzeszenia klubów, organizacja amatorskich zawodów. Byłem jako, powiedzmy, osoba współorganizująca, później jeden z głównych organizujących. No to z małej takiej kameralnej imprezy lokalnej byłem w stanie zrobić zawody, które były, powiedzmy, nazwane w tamtym okresie największą amatorską imprezą sportu walki w Polsce. Więc no te projekty dojrzewały. Ja skupiałem się wtedy właśnie na tej realizacji pasji, swoich celów. I pierwsze doświadczenie tego, co się czyta wiele w książkach, że skup się na wizji, skup się na celu, pieniądze przyjdą później i faktycznie, bo gdzieś te pieniądze zaczynały się pojawiać. I dla mnie to było fajnie, że są, ale ja w ogóle jeszcze nie zwracam uwagi, bo szedłem na realizując kolejne powiedzmy poziomy tych swoich założeń, ponieważ z organizacji zawodów, a z czasem, za czym byłem później przedstawicielem kilku takich wiodących marek związanych z suplementami, z odzieżą sportową, występowałem jako ambasador, później założyłem swoją grupę promotorską, gdzie wspierałem młodych zawodników w tych pierwszych etapach kariery. Następstwem tego, gdzie już powiedzmy jakaś, powiedzmy, minimalna rozpoznawalność moja, minimalna, maksymalna, nie wiem, ponieważ no też się nigdy nie skupiałem na tym, jak ja jestem odbierany, czy jestem osobą bardzo rozpoznawalną, czy nie. No, byłem cały czas skupiony na tym, na tej wizji, którą miałem, do czego chcę dojść. Cała reszta była dla mnie naprawdę jakby drugo, trzeciorzędna, ale pojawiła się też tutaj idea otworzenia w moim rodzinnym mieście w Lublinie klubu sportu walki, takiego bardzo nowoczesnego. Jedna siłownia miała naprawdę duże wyposażenie z pełną też strefą odnowy biologicznej, więc otworzyliśmy bardzo nowoczesną salę z oktagonem, z pełnym wyposażeniem, więc aktualnie to jest jedyne takie miejsce w regionie, gdzie jest pełna strefa fitness, pełna strefa cross, pełna odnowa biologiczna, dwie sauny, jacuzzi, fotele masujące, fizjoterapeuci, plus w pełni wyposażona właśnie sala do sportów walki z pełnym oktagonem, workami, więc naprawdę stworzyliśmy mega kompleksowe miejsce, bardzo nowoczesne, którym miejscem zarządzałem. W międzyczasie też gdzieś połączyłem sobie kropki w głowie. Mam zawodników, których promuję. Jestem przedstawicielem, ambasadorem firm, które sprzedają rzeczy. Mam dostęp do grupy zawodników, bo prowadzę klub. No i pojawiła się opcja otworzenia stoiska w galerii handlowej, żeby sprzedawać swoje rzeczy. No i więc wykorzystałem to wszystko, to zrobiłem. Ta cała machina zaczęła się bardzo fajnie napędzać. I jak do tego doszło, że jestem tu, gdzie jestem, a zostawiłem branżę MMA? Doszło do tego, że podczas pandemii... Nie organizowałeś walkę Mameda z Adamkiem. No nie, akurat tutaj zostawiłem to komu innemu. Inni mogą się podziękować. Tak, ale też wyszło nieźle. Więc no właśnie, zostawiłem to, wiesz co, wyszło tak, że nikt nie przewidział pandemii. No fajnie, wiesz, każdy może zganiać, a bo pandemia, no ale też znam sytuacje, w których właśnie niektórzy się zamykali tak jak ja, niektórzy po prostu wykorzystali tę sytuację w odpowiedni sposób i rozwinęli swoje biznesy. Ale u mnie była sytuacja następująca, ponieważ, no powiedzmy, była płynność finansowa, były fajne zasoby, byłem na etapie kupienia mieszkania, więc całą poduszką finansową stwierdziłem, że po prostu przeznaczę na wydatek po to, żeby nie brać lub brać jak najmniejszy kredyt, żeby się po prostu jak najmniejsze mieć to obciążenie finansowe na późniejsze lata.
Zakładając, że będę żył z bieżących środków, jeśli poduszkę finansową wyczerpię, no bo przecież to dochody są, są z kilku fajnych źródeł, są z trzech źródeł, więc ja czuję ten spokój, dobra, odpadnie jedno i tak nadal kombinuję dalej i mam pomysły, ale wiesz, było to zabezpieczenie. No i pandemia wyłączyła wszystkie, no bo nie organizowaliśmy gal. Zawodnicy nie mieli gdzie walczyć, więc też nie miałem ich gdzie wysyłać. Nie sprzedawałem suplementów i sprzętu do klubów w tych województwach, w których sprzedawałem, bo te kluby nie działały. Mój klub, którym zarządzałem, też przestał działać. W swoim punkcie nie miałem możliwości sprzedaży niczego, bo galerie były zamknięte. Nagle się okazało, że wiesz, te wszystkie sznureczki zostały przecięte. I to był dla mnie taki moment, ponieważ jeśli chodzi o psychologię czy socjologię, ja interesowałem się już od wiele, wiele lat wcześniej. I utwierdzenie też mnie w tym, żeby pójść w tym kierunku, bo kilkukrotnie próbowałem studiować zarządzanie, które rzucałem, żeby pójść czwarty raz, zapisać się na zarządzanie i podjąć decyzję, że jednak nie wpiszę psychologię i ją wpisałem, było właśnie między innymi też obserwacja podczas wszystkich gal zawodów właśnie zawodników. Nastawienie mentalne, że jak bardzo często można było przewidzieć już całkowity wynik walki w momencie, kiedy ci zawodnicy staną, spojrzą sobie w oczy i jak odchodzą. Już tutaj było wiadomo, kto pierwszą rundę wygrał, bo ta pierwsza runda właśnie się już odbyła. Kto z jaką przewagą wyjdzie do klatki, ringu czy oktagonu i też druga sprawa, kto tą pierwszą rundę, powiedzmy przegraną, potraktuje, że okej, dobra, ja już to przegrywam, a kto to przepracuje na zasadzie, że dobra, ja się muszę odbić i wyjdzie z podwójnym zacięciem. Bo to też była ciekawa zależność, że nieraz właśnie ci, którzy wychodzili z większą pewnością siebie z tego pojedynku wzrokowego, wchodzili z bardziej, może nie wiem, spokojem, pewnością siebie, może lekceważeniem troszeczkę przeciwnika, który w międzyczasie właśnie, że okej, dobra, to ja mam jakby rundę w plecy, muszę ruszyć z kopyta i ten pojedynek odwracał losy tego pojedynku. A czasami już było właśnie tak, że po tym spojrzeniu już było wiadomo, kto będzie tą inicjatywę miał i kto ją utrzyma. I to mnie zastanawiało, jak to jest, gdzie, w którym tym procesie przygotowań, w jaki sposób ci ludzie szlifują, czy trenerzy, czy w jaki sposób oni się nastawiają mentalnie, ponieważ no, od tego zależała tam większość. Jeśli ja widziałem dziesiątki, może setki walk na żywo i naprawdę wielokrotnie widziałem pojedynek, gdzie ktoś wychodził, miał przewagę fizyczną. Bił jeden zawodnik drugiego pod siatką, okładał czasami, ten przetrwał ledwo do końca pierwszej rundy. W drugiej rundzie do połowy było to samo, gość po prostu ustał i nagle zaczął zadawać ciosy. I ta osoba, która definitywnie, praktycznie miała wygraną walkę, była włos od tego, żeby znokautować przeciwnika, przegrywała. Bo nie była sobie w stanie poradzić, zaczęła się bezradność. Kurde, ja cię biję, a ty nic. I ktoś zaczynał oddawać, już ledwo przytomny, czy na pamięci mięśniowe, to były ciosy już takie, wiesz, ale przełamanie tej inicjatywy i ta głowa przestała pracować. Nie, że ktoś zaczął i taka osoba przegrywała. Pamiętam kilka takich walk, że nawet już nie było, nie czekał ten zawodnik jeden do ogłoszenia werdyktu, po prostu wybiegł do szatni. Nie, to jest już bardzo, bardzo ciekawa metafora życia, że bardzo często jest tak, że ludzie robią jakiś projekt albo podejmują jakieś działania w kierunku kogoś, czegoś i widzą, że nie wychodzi i odpuszczają. Odpuszczają często ten krok, dwa przed tym, jak mieliby ten efekt i się poddają i cały ten wysiłek tak naprawdę idzie na marne. Faktycznie tutaj bardzo ciekawa analogia i faktycznie nawet jak wczoraj oglądałem akurat walki MMA, to w dwóch walkach było tak, że jeden przeważał i nagle się odwróciło i prawdopodobnie mogło być tak, jak mówisz, że no zaraz, robię i nic, i nagle jest odpuszczenie. Ale jeszcze na sekundę chciałbym wrócić do tego momentu, bo pytanie, czy tak postrzegasz tę lekcję, bo mi się taki wniosek pojawił, że z poziomu takiego zawodowo-biznesowego pytanie, czy nie przekroczyłeś pewnej granicy, która z kolei tym razem była błędna, bo powiedziałeś, że całą poduszkę finansową poświęciłeś na zakup mieszkania i czy mogło być tak, że gdybyś nie brał mieszkania albo wziął kredyt, to miałbyś tę poduszkę i twoja organizacja by przetrwała ten okres pandemii,
I to był ten decydujący moment, który być może musiał się zadziać, żebyś poszedł w tym kierunku, w którym jesteś teraz. Natomiast z poziomu takiego biznesowego, czy gdybyś miał komuś doradzać, bazując na tym doświadczeniu, to jest nie wywalaj całych oszczędności, bo właśnie może być zawsze nieprzewidywalna sytuacja. Tej granicy nie przekraczaj. Czy jaka jest twoja percepcja tej sytuacji? To na pewno. Większa jest świadomość zarządzania finansami. No tutaj u mnie to był jeden z tych wniosków, że okej, dobra, można to było rozwiązać inaczej. Jednak ja się nie poczułem aż tak tym dotknięty, ponieważ ja i tak już dojrzewałem do tego, żeby z tej branży wychodzić, żeby się właśnie skupić na kształceniu się jako psycholog, psychoterapeuta, szukaniu tutaj, bo no to widzisz, rozmawialiśmy o tym wątku i związanym ze sportami walki, co mnie jakby utwierdziło w tym, co mnie interesowało, co było jeszcze kolejnym takim elementem, który wzbudził moje zainteresowanie, jeśli chodzi o ludzki umysł, o pracę, o relacje, o to wszystko. I to już był moment, nałożył się moment tej pandemii, zamknięcia tego, z tym, że ja już poczułem, że odnalazłem swoją ścieżkę. Że ja w końcu wiem, poczułem wewnętrznie, dobra, ja już widzę drogę, którą chcę iść. I teraz co muszę zrobić, żeby po prostu na tą drogę wejść? I to jest ciekawe, bo czyli pomimo tego, że te różne obszary tego biznesu sztuk walk rozwijały się, bo tu sklep, bo tu bycie promotorem, bo tu miejsce, to i tak gdzieś dojrzewało w tobie, że twój kierunek jest inny, że to nie jest ten biznes. I teraz, czyli znowu patrząc tutaj na kwestię stawiania granic, ale w innym ujęciu, to czy to tak widzisz, bo mi się tak trochę teraz co pojawiło, że zacząłeś, może powiedzieć, może nie tyle stawiać granice w rozumieniu blokować, tylko określać swoje granice, gdzieś swoją drogę i wsłuchując się w siebie, czyli tak jak może powiedzieć twój wniosek odnośnie toksycznej relacji wtedy był taki, że nie słuchałeś swojej intuicji, nie słuchałeś siebie i wszedłeś w toksyczną relację, tak tutaj może powiedzieć działo się coraz lepiej, ale wsłuchiwałeś się w siebie, więc niezależnie czy pandemia, czy nie, i tak raczej byś szedł w tym kierunku, który jest ci bliższy, czyli tematy psychologiczne, terapeutyczne. Tak to moglibyśmy nazwać? Tak, dokładnie tak. Że tu właśnie pojawia się taka granica, okej, dość. Że z jednej strony, okej, fajnie, bo tu, jeśli chodzi o kwestie finansowe, nie było źle, naprawdę, to szło w dobrym kierunku. Te wszystkie obszary, dwa, że też no, gdzieś wcześniej miałem też pewne jakieś wizje, etapy tego, co było dalej. I doszło do mojego takiego pytania, zadałem sobie takie pytanie, no dobra, okej, ale to już nie jest ten entuzjazm. Już nie ma tego, wiesz, tej ekscytacji, że mogę to robić, aby robić po to, żeby pieniądze gdzieś, ale jest inna rzecz, która mnie ekscytuje i to 100 razy bardziej. Po prostu czuję, że wiesz, ja to chłonę, ja tym chcę żyć. Z drugiej strony pojawiło się, no dobra, ale to zaczniesz od początku, wszystko. Ale z trzecim, jeszcze lepiej, że kurczę, to jest nowe doświadczenie, że kilka razy zaczynam coś od początku i gdzieś doszedłem, wystarczy po prostu iść, tylko się nie zatrzymać. No i to był moment, w którym zdecydowałeś się na naszą szkołę i przeszedłeś przez nią, jesteś na ukończeniu procesu certyfikacji, więc już prawie jesteś terapeutą oficjalnie. Jednocześnie wyruszyłeś w drogę studiów psychologicznych i prawie zaraz będziesz już psychologiem, więc nie opowiadajmy o tej ścieżce edukacyjnej, ale przeskoczmy do tego momentu, bo pracujesz już z klientami, masz te kilkaset godzin pracy za sobą, również dziesiątki, jeśli nie setki pracy warsztatowej, grupowej, więc już dużo doświadczenia. I w ostatniej części naszej rozmowy chciałbym porozmawiać, zachowując pełną anonimowość klientów, ale porozmawiać o ludziach, których spotkałeś na swojej drodze, którym już pomagałeś, pomogłeś. Gdyby poszukać wśród nich przykład osób, które postawiły granice przy wsparciu twoim lub przekroczyły swoje granice i dzięki temu coś przetransformowały, gdzieś coś przemieniły, to jakie historie tobie przychodzą do głowy? Które sesje? Tak, żebyśmy mogli się też z tego ważnych rzeczy nauczyć w kontekście dzisiejszego tematu. To pierwsza taka sytuacja, taka historia, którą chciałbym się z wami podzielić, będzie również dotyczyła stawiania granic, jeśli chodzi o związek czy osobę toksyczną.
ponieważ pracowałem z pewną osobą, która była uwikłana w taką relację. Wypracowaliśmy moment, w którym postawiła granicę i przeszła do procesu zdrowienia. Bo to warto o tym wspomnieć, że po postawieniu granic, czy odcięciu się, jest proces zdrowienia, wyjścia z tej relacji, powiedzmy mentalnej, głowie, emocjonalnej, trzeba się od tego uwolnić. Ale między zdrowieniem a postawieniem granic jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która, o której warto pamiętać, która jest uważam jedną chyba praktycznie z tego całego etapu, jest najważniejszą. Bo samo postawienie granic nigdy nie wystarcza. Zwłaszcza jeśli chodzi o to, że jeśli stawiamy to osobie, która ma nad nami pewną kontrolę, pewien wpływ, poczucie sprawczości, to bardzo wiele razy to powtarzam, bardzo często, że nikt nie lubi, jak mu się coś zabiera. A stawiając granice osobie, która nami, powiedzmy, manipuluje, wywiera na nas wpływ, szantażuje nas emocjonalnie, ona ciągnie zapewne nasze sznurki, my jej to zabieramy. Więc postawienie samych granic nie wystarczy, bo trzeba przygotować się do tego, że ta osoba będzie napierać i trzeba jej ich bronić. I to jest bardzo często przemijany szczegół. Zostać z tymi granicami. Tak. Bardzo często. Mhm. Tak. I to, że my postawimy granicę, to nie znaczy, że ktoś powie, okej, dobra, to już się na to nie zgadzasz, to mi przykro, cześć. Nigdy tak się nie dzieje. Te osoby zawsze wtedy napierają, nieraz ze zdwojoną siłą próbują odzyskać coś, co zostało w ich mniemaniu im zabrane. Z naszej perspektywy my odzyskaliśmy to, co jest nasze. Ale perspektywa osoby, z której jesteśmy w tej relacji, jest następująca, że ty mi coś zabrałeś. I co wtedy robić? Jakie tutaj masz rady? No tutaj pierwszą radą jest taką, że to jest konsekwencja. To jest konsekwencja i użyję słowa bezwzględność. Używam go ostrożnie, ponieważ no dość często bezwzględność kojarzy się negatywnie. Mm-hmm. Często słowo bezwzględny jest kojarzone z jakimś czarnym charakterem, bardzo złym, nieczułym i tak dalej. No nie, nie do końca, bo tutaj mówię o bezwzględności w kontekście tego, że bez względu na wszystko, na to, co usłyszę, co zobaczę, co mi ta osoba powie, trzymam się swoich zasad, trzymam się swoich granic. Bez względu na jakiekolwiek przeciwności, na okoliczności, trzymam się. Tu musi, w tym kontekście musi pojawić się ta bezwzględność. Ponieważ no, manipulator zazwyczaj, osoba taka, która manipuluje, działa, posługuje się tak zwanymi czterema sznurkami. To jest zazwyczaj zauroczenie, jest to wiktymizacja, czyli robienie z siebie ofiary, później jest to zastraszanie, no i obwinianie. Ty jesteś wszystkiemu winien, a jak mi tego nie zrobisz, to ja będę nieszczęśliwy, a to będziesz najgorszym mężem, najgorszą żoną. Tak? Bo wiktymizacja, ja jestem ofiara, jestem najbiedniejszy, chodź i tu mi pomaga i lituj się nade mną. A jak to nie zadziała, no to wracamy do zauroczenia, czyli ja zrozumiałam, jesteś super, Boże, jaka byłem głupia, jaki byłem głupi, że ja nie widziałem tyle dobra w tobie tylko po to, żebyś wrócił. I kółko się zamyka, prawda? Masz ciekawe spojrzenie, bo z jednej strony prowadzisz w klubie CVP warsztaty, które nazwałeś mentalna garda. To pamiętam, że kilka osób się dziwiło, jak to garda, przecież w relacjach międzyludzkich chodzi o to, żeby rozmawiać, nawet jak jest trudno, to żeby rozmawiać, nie ranić i tak dalej. A ty właśnie odważnie powiedziałeś, nie, czasami jest sytuacja taka, gdzie jedyne, co możemy zrobić, to stworzyć tę gardę. Inspirowałeś oczywiście swoim konikiem sztukami walk, ale tak jakby bez tej gardy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się ochronić, bo jak ktoś wali lewym, prawym, prostym albo sierpowym, to rozmowa i otwartość, i otwarta przyłbica tutaj nie pomoże, a drugą rzeczą powiedziałeś bezwzględność, jakby znowu bierzesz jakieś słowo i jakby pokazujesz z innej perspektywy, to jest bardzo ciekawe, bądź bezwzględny w walce o siebie, bądź bezwzględny w stawieniu granic, które macie ochronić, bardzo to jest ciekawe, jak to powiedziałeś, jak to postrzegasz, czy też to, co dzisiaj też dla siebie wyłapuję, że wiele ludzi widzi, że ktoś naparza i nawala tego, który leży i powie, a już go ma, a ty znając ten sport wiesz, że jeśli tylko tamten wytrzyma jeszcze kilkanaście sekund, to zaraz sytuacja może się paradoksalnie odwrócić, więc bardzo ciekawe takie shifty. A skąd brać siłę na tą bezwzględność, czy tą konsekwencję, skoro ta osoba, jak mówisz, to też rzadko się o tym mówi, prawda? Często się mówi, postaw granicę, bądź asertywny, zadbaj o siebie. Rzadko się wspomina o tym, że
po zrobieniu tego atak, tak jak powiedziałeś, bywa podwójny, bywa jeszcze gorszy. Skąd brać na to siłę? Siłę warto brać z samego siebie, z uświadomienia sobie, czego tak naprawdę chcesz, po co to robisz, co dzięki temu zyskasz, co straciłeś. Do tego uważam, że jest bardzo potrzebne ustalenie sobie tego stanu obecnego, czyli gdzie jestem teraz, jak wygląda moje życie, gdzie jest moja przestrzeń, gdzie są w ogóle moje granice, gdzie były zanim weszłam w tą relację. I ustalenie tego, gdzie jest idealna wersja mnie. Czyli co się musi wydarzyć, co powinienem mieć, czego nie powinienem mieć w swoim życiu po to, żeby znów być spontaniczny, pewny siebie, czuć się dobrze, podejmować decyzje, nie podważać siebie, nie sabotować. Co do tego jest mi potrzebne? I skupiać się tylko i wyłącznie na tym. Dlatego powiedziałem bezwzględność, to trzeba być bezwzględnie, tu nawiążę do tego, co powiedziałeś. Sporty walki, no to jest, wiesz, też taka analogia, no bo co będziesz, co zrobisz, jak ktoś cię będzie chciał uderzyć w twarz? Ty się zasłonisz. No ale to co zrobisz, jak ktoś cię bije psychicznie? No bo możemy to nazwać, no szantaż, to wszystko, no możemy nazwać, że to jest po prostu bicie psychiczne, bo też się ktoś cierpi. Czasami można się zastanowić, co krócej i bardziej będzie boleć, czy rano emocjonalne, czy dostanie na sparingu, powiedzmy, w twarz i mieć 3 dni podbite oko. No nie, wiesz, to ciężko to z jednej drugiej strony porównać, ale no jednak jedno i drugie to jest przemoc pewnego rodzaju. No i na taką przemoc czy na bicie psychiczne też trzeba postawić tą gardę, trzeba powiedzieć dość. No, trzeba być stanowczym. Tutaj nie ma w pewnych momentach po prostu nie ma półśrodków. I siłą musi być to, że my wiemy, po co idziemy, dlaczego i co będzie, jak już tam będziemy. Bo to jest kolejna rzecz, że to, że my wiemy, po co, gdzie idziemy, to sobie dążymy. Tylko co będzie w momencie, jak tam dojdziemy? Nagle horyzont się kończy, więc warto uwzględnić, co zrobisz już, jak tam będziesz. Że wyobraź sobie, co masz, jak już tam jesteś. Co dalej? Wyobraź sobie, że masz to wszystko, osiągnąłeś, jesteś w tym momencie i co dzięki temu możesz robić, co chcesz robić, żeby jeszcze poszerzyć ten horyzont, żeby ktoś wiedział, okej, dobra, jak już będę w tym miejscu, to czeka na mnie kolejna rzecz, że to już wtedy ile ja już odzyskam siebie. Ja będę odzyskał wtedy nieznajomych, może w końcu zapiszę się na naukę tańca, do której nie miałem odwagi, bo nie miałem pewności siebie, a zawsze chciałem, prawda? Może pójdę na sporty walki, może zacznę malować obrazy. Nie wiem, podejmę się wystąpienia w stand-upie, no cokolwiek innego, co było stłumione, że poczujesz tą wolność, możesz pójść się realizować, odzyskasz siebie, będziesz sobą i będziesz czuć się po prostu ze sobą w porządku. I mamy tą sekwencję, postawienie granicy, a później przekraczanie granic, która gdzieś się w nas zbudowała i zatraciliśmy siebie i gdy pozwolimy sobie na realizowanie tego, to nas też dotlenia. I przypominam sobie, że kiedyś mówiłeś o takim jednym z klientów z naszego klubu właśnie CVP, z którym pracowałeś pod kątem stresu przed dzwonieniem, bo chciał być agentem ubezpieczeniowym. To jest, może być z jednej strony dla niektórych prosty aspekt, no stres przed dzwonieniem, ale dla niektórych fundamentalny, bo faktycznie większość osób się stresuje wystąpieniami czy dzwonieniem. Co ta historia tutaj mógłbyś o niej powiedzieć ciekawego? Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ tak jak powiedziałeś, pracowałem z klientem, który chciał sprzedawać po prostu ubezpieczenia i prowadzić swój zespół. No, czuł wewnętrznie, że to jest coś, co chce robić, ale na drodze wyzwaniem było to, żeby dzwonić do ludzi, że on miał obawy wziąć telefon, zadzwonić do kogoś, zapytać, porozmawiać, wykonać zimne telefony z bazy danych, które powiedzmy leadów, które się zapisały, że potencjalnie są chętne do rozmów na taki temat. No i co jest bardzo ciekawe, że my rozmawiając zadałem pytanie, co mówi twoje ciało? No i okazało się, że on powiedział, określił to, że ja czuję taki ścisk w brzuchu przed tym dzwonieniem, przez co nie dzwonię. No i w momencie, w którym zastosowaliśmy metaforę, czyli ćwiczenie wyobrażeniowe, klient zobrazował sytuację i odczucie to, że on czuje to w taki sposób, jak ktoś mu dociskał piłkę, tchulę, przepraszam, do kręgli, do brzucha. No i padło takie pytanie z mojej strony, co ty możesz z tym zrobić, jak możesz tej piłki pozbyć? Mówię, no jakbym tak wypiął brzuch, ja mówię, to weź taki wydech, wypnij ten brzuch, wyobraź sobie, co się dzieje z tą piłką.
No wyjąłem, piłka poleciała. Ja mówię, jak się czujesz? No taką ulgę. Byłaby chwilę, wrócił, powiedzmy, otworzył oczy i pojawiła się taka ekscytacja, że ta wyobraźnia zadziała, że ta piłka, ta kula do kręgli wyleciała i on powiedział coś takiego, wiesz co, się teraz tak czuję, taki nakręcony, że ja bym tam, tu i teraz mógłbym gdzieś zadzwonić. Wow, błyskawiczny przeskok. Tak, i ja wtedy, powiedzmy, wykorzystałem tę sytuację, nie wiem, no dobra, no to zadzwonisz. Co teraz, teraz? Ja mówię, tak. I no tutaj zastosowałem pewną prowokację, muszę wam się wszystkim przyznać, ale z bardzo fajnym skutkiem, ponieważ powiedziałem, słuchaj, ja mówię, znalazłem ogłoszenie, tu ktoś napisał, że do godziny wieczornej można dzwonić, myśmy mieli sesję jakaś tam około 19, prawda, więc no nie było jeszcze tak drastycznie późno, ale jednak godziny wieczorne. Nie wiem, człowiek sprzedaje telefon, iPhone'a, zadzwoń, zapytaj po prostu. No ale to, to głupio zadzwonić, zapytać się nie kupić. Ja mówię, no okej. Okay. Ja mówię, czyli jak w sklepie. Oglądasz produkty i weźmiesz jakąś butelkę napoju do ręki, to już nie odstawiasz, już kupujesz. Przekreślone. No nie, no dlaczego? Ja mówię, no tak samo tu. Przecież tam oglądasz, nie decydujesz się, odkładasz. Tu rozmawiasz, nie decydujesz się i się rozłączasz. W czym jest problem? No w niczym. I podałem mu numer do siebie. Ja mówię, ja się wyciszę, wyłączę. Dałem mu numer, powiedziałem mu, jaki telefon, zadzwonił. Porozmawiał, zapytał, skończył. I włączyliśmy się z powrotem. Ale to nie domyślił się, że rozmawia z tobą? Powiedział, że pod koniec. I okay. Ja mówię, jak się czujesz? I on był mega taki podekscytowany, wiesz, tą energia, jeszcze dwa razy ta ekscytacja, że mogę dzwonić, że on w ogóle zadzwonił. I ja mówię, wiesz, ja mówię, przepraszam, przyznam się do czegoś. Wiem, ja się pod koniec domyśliłem, jak mówiłeś, do widzenia. Ja już się domyśliłem. Ja mówię, mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zły. Ja mówię, ale wytłumaczyłem mu, jaka była intencja, co chciałem. No tak. I zadziałał super. Nie? Że on to poczuł, że przemógł, wiesz, tym ćwiczeniem, jak to wyrzucił, poszedł za ciosem i mega to zadziałało. Bo kończąc pracę z tym człowiekiem, czyli miał opór dzwonienia, wzięcia telefonu, zadzwonienia gdziekolwiek, kończyliśmy pracę, gdzie był agentem ubezpieczeniowym już na tam ostatnim etapie do wejścia i w rolę menedżera, czyli zbudowanie swojego zespołu, czyli już zarządzanie zasobem ludzkim. Tak. A praca pojawiała się po prostu w negatywnym, powiedzmy, przekonaniu, które w międzyczasie wyszło, że on się obawiał, że jak zadzwoni do kogoś, będzie odebrany, że osoba, która chce narzucić, że narzucam, naciskam, a z drugiej strony że ktoś może odebrać go z osoby nieszczerą. No i w sekwencji odpowiednich pytań, jaka jest przyczyna, dlaczego, okazało się, że jedno zniknęło, bo nie wiadomo dlaczego. Nie doszło, ale faktycznie to było bez sensu, się po prostu rozwiązało. Gdzieś rozeszło się być może, a ciężko mi tutaj aktualnie teraz tak, żebyśmy powiedzieli w kilku zdaniach, jak to się wydarzyło. Drugie przekonanie po prostu było rozważone też odpowiednimi technikami, prawda, pracy, które by uwolniły go od tych przekonań i się okazało, że okej, no mogę dzwonić w taki sposób, żeby nie mieć obawy, że będę czuł się no, z osoba taki typowy akwizytor. No i tu się pojawia pytanie, co według ciebie sprawia, że ktoś cię może tak odebrać, jak ty chcesz się czuć i co zrobić, żeby nie musieć się tak czuć, ale jednak proponować tą sprzedaż. Jak byś chciał, żeby to wyglądało, prawda? I to ta historia też pokazuje siłę tych narzędzi, które w Centrum Terapii Supporters dysponujecie, bo wśród supportersów są absolwenci właśnie szkoły terapii coachingu, jesteś jednym z nich i tam pracujecie nie tylko klasycznymi metodami logicznymi, ale właśnie z podświadomością, właśnie poprzez metaforę. Tam, gdzie czasami nie trzeba doszukiwać się przyczyn czy logicznych rozkminek, można poprzez kontakt z podświadomością, na zamkniętych oczach, poprzez pracę z tym językiem symbolicznym wejść głębiej i coś, co może być silną blokadą czasami, nie zawsze, ale może być szybko uwolnione z dużymi efektami osobistymi i zawodowymi. Słuchaj, patrzę, że już godzina za nami. Myślę, że trzeba się po prostu będzie umówić na kolejną rozmowę, żeby porozmawiać o kolejnych gdzieś case'ach, sytuacjach, obszarach, bo tych sesji i tych spotkań z klientami masz sporo, więc myślę, że jeszcze nie jedna rozmowa przed nami, tak żeby właśnie nasi słuchacze Supporters Podcast mogli się inspirować, że coś jest możliwe, że pomimo tego, że są silne bariery, silne problemy, że faktycznie praca nad sobą, ze sobą,
we współpracy z supportersami ma sens i może pomóc. Gratuluję Ci też Twojej drogi, która jest no, wielowymiarowa, wieloetapowa, także cieszę się, że jesteś na tej drodze, która daje Ci i myślę, że będzie dawała Ci spełnienie. No i gratuluję Ci stawiania tych granic, które musiałeś postawić, żeby zadbać o siebie i przekroczyć te granice, które trzeba było przekroczyć, żeby teraz móc właśnie w tym wszystkim też pomagać innym w skuteczny sposób. A dziękuję Ci bardzo. Przytoczę swoje słowa z egzaminu drugiego stopnia szkoły, w których powiedziałem właśnie, że decydując się na szkołę czy na studia psychologiczne, ja zobaczyłem drogę, do której chcę być i w momencie ukończenia zdania egzaminów ja miałem takie właśnie wewnętrzne poczucie, że ja już na tej drodze jestem. Właśnie to jest moment, w którym Ty doszedłeś do tej pewnej ścieżki przez jakiś, użyjmy kolejnej metafory, las, łąkę, cokolwiek, że ja już stoję na tej drodze i teraz najprzyjemniejsza rzecz to już po prostu iść, pomimo tego, że będą wyzwania, będzie ciężko, będzie niefajnie momentami, ale już idę tą drogą, będę szedł tą drogą z nastawieniem, że ja już jestem, już kroczę tą odpowiednią ścieżką w swoim życiu. I tu na koniec też właśnie chciałbym się ze wszystkimi podzielić, że jeśli wiecie, w którym stronę idziecie, nie, to po prostu ważne, żeby iść. I warto zdefiniować swoją, znaleźć definicję, swoją definicję po prostu słowa porażki, bo bardzo często osoby posługują się tym słowem, no, odniosłem porażkę. Dla mnie porażką na przykład osobiście jest to, kiedy na przykład stracę szacunek, przestanę być tym, kim jestem w roli w oczach mojego syna. To jest dla mnie osobista porażka, że ja zawiodę. Cała reszta to są po prostu niepowodzenia, z których wstanę, otrzepię sobie łokcie, kolana i po prostu pójdę dalej. Bo to też pomaga, żeby wiedzieć po prostu, czego nie chcemy. Prawda? Wiemy, gdzie idziemy, po co idziemy, co jest sukcesem, no ale też określić, gdzie jest porażką, bo to często te niepowodzenia, które są w naszym życiu, zaczynają nas dołować, przerastać. Czasami pojawiają się góry, których nie widzimy, ich szczytu. Prawda? Ale określenie, co konkretnie jest porażką dla nas, jak nawet mierząc się z tym wyzwaniem, czy zaliczając jakieś niepowodzenie, widząc odległość, dobra, ale od tego, co mnie przekreśli w danym zawodzie, w danym etapie życia, co stawi mnie przegranym, ja jestem de facto bardzo daleko. To też pomaga, żeby wiedzieć, w którym momencie jesteśmy i ile jest drogi za nami, ile przed nami. To jest bardzo wspierające, więc polecam każdemu, żeby sobie we własny sposób zdefiniował, czym tak naprawdę dla Was jest porażka, a czym niepowodzenie, bo to po prostu pomoże Wam w radzeniu sobie z wyzwaniami. Super. Dzięki piękne, że byłeś z nami. Jeśli słuchajcie, czujecie, że Mateusz jest tą osobą, z którą chcecie współpracować, pracować, to zapraszamy na supporters.pl i tam spośród specjalistów możecie się z Mateuszem umawiać na sesję jeden na jeden, czy to coachingowe, czy to mentoringowe, czy terapeutyczne. Trzymajcie się ciepło. Dzięki jeszcze raz, Mateuszu, że byłeś z nami. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.